Koniec roku zawsze skłania do jakichś podsumowań. Tym razem nie będziemy mówili o waszych osiągnięciach gospodarczych, ale chciałbym, żebyśmy przypomnieli o nagrodach i wyróżnieniach, które w mijającym roku zdobyliście. Co dla pana prezesa było najważniejszą nagrodą? Panie redaktorze, rzeczywiście 2016 rok to jest rok wielu wyróżnień dla zakładów azotowych Kędzierzyn. Najważniejszą nagrodę, jeżeli miałbym w tej chwili wskazać, to z całą pewnością taką prestiżową nagrodą jest wyróżnienie jako polski produkt przyszłości dla naszej linii technologicznej do produkcji plastyfikatorów specjalistycznych. No i dlaczego jest najważniejsza? Przede wszystkim dlatego, że zacznę od tego, że to jest projekt, który organizujemy wspólnie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia. Jest to przykład, w jaki sposób zakłady azotowe i jednostka naukowa są w stanie współpracować w celu stworzenia wspólnego produktu, który zakończy się wdrożeniem. Ta linia technologiczna ma charakter wdrożeniowy i będziemy te produkty mieli u nas w zakładzie już w najbliższym czasie. Stąd to, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju doceniają tą naszą wspólną inicjatywę i nagradzają nasz produkt jako polski produkt przyszłości. Przyszłość zakładów azotowych to chemia specjalistyczna. W związku z powyższym ta nagroda ma charakter strategiczny dla naszego zakładu. Co warto jeszcze wspomnieć, że ten projekt linii technologicznej został również doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dla tego projektu, dla naszych produktów w przyszłości linii plastyfikatorów poliestrowych mamy jednocześnie już w tej chwili podpisaną umowę na dofinansowanie tego projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę blisko 23 milionów złotych. Także jest to projekt, który docenia i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. I technologia będzie realizowana w 2017 roku, a już w tej chwili jest dostrzegana na rynku jako bardzo perspektywiczna. Która z tych zdobytych nagród była najcięższa? Powiedzmy fizycznie najcięższa, że trudno wręcz ją było odebrać. To rzeczywiście 11 listopada 2016 roku została wręczona nam statuetka na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach Polskiej Nagrody Jakości i przyznawanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Ta statuetka była wyjątkowo fizycznie ciężka i doniesienie jej do pojazdu mechanicznego wymagało nie lada wysiłku. Tak, ale bądźmy szczerzy, no przecież nie to było najważniejsze, prawda? Natomiast ważne było, tak przynajmniej sądzę, że została wręczona właśnie 11 listopada. Tak, to nie był przypadek, że została wybrana właśnie ta data, bo zarówno i miejsce, jak i czas wręczenia miało tutaj znaczenie, bo ta nagroda jest również bardzo dużym wyróżnieniem dla zakładów azotowych w Kędzierzynie i trzymamy jakość naszych produktów i cieszymy się, że gremia oceniające również zdają sobie sprawę z tego, iż zakłady azotowe Kędzierzyn to najwyższa jakość na rynku. Skoro najwyższa jakość, to oczywiście i też najlepsze nagrody. Jedna była z bardzo cennego kruszcu. Rzeczywiście widzę, że pan redaktor jest bardzo dobrze zorientowany. Uzyskaliśmy w Warszawie na International Warsaw Invention Show. To jest wystawa zorganizowana przez Polski Urząd Patentowy i Politechnikę Warszawską. Uzyskaliśmy wspólnie z Instytutem Chemii Przemysłowej z Warszawy platynowy medal. Platynowy medal za opracowanie dodatków do tworzyw sztucznych. No i dzięki temu zatrudniliście dwóch ochroniarzy, którzy tego medalu pilnują. I trzymamy w skarbcu. To jest oczywiście żart, bo jak sądzę, to tylko z nazwy platyna. Tak, rzeczywiście on jest w kolorze zbliżonym do platynowego, ale nazywa się platynowym medalem. Tych nagród w mijającym roku było bardzo dużo. Powiedzmy jeszcze o tych najważniejszych.
Ten sam produkt, który został nagrodzony platynowym medalem na targach w Brukseli, na międzynarodowych targach wynalazczości, badań naukowych i nowych technologii Brussels Innova, uzyskaliśmy tym razem złoty medal z wyróżnieniem oraz puchar organizatorów Konceptum, również za dodatki do tworzyw sztucznych. Kolejnym ważnym wyróżnieniem to jest 13 grudnia 2016 roku z inicjatywy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych odbyła się uroczysta gala i na tej gali odebraliśmy również nagrodę w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. I nasza firma otrzymała certyfikat Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 20 kwietnia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebraliśmy certyfikat w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom. I to jest... To też bardzo wartościowa nagroda, bo licząca się przede wszystkim dla pracowników w sensie takim, że wy na to zapracowaliście razem z nimi. Tak jest. Tą akcję organizowało Niezależne Zrzeszenie Związków Zawodowych Solidarność, a honorowy patronat objął prezydent Andrzej Duda i on osobiście wręczał tą nagrodę. Także Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty to pracodawca przyjazny pracownikom 2016 roku. Sporo tego było, nie będziemy mówili o wszystkich, ale na zakończenie mogę chyba zapytać, choć pytanie to jest z gatunku retorycznych. Zadowolony prezes. Prezes. 2016 rok to był bardzo udany rok dla Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. I jeżeli można sobie życzyć czegokolwiek w 2017 roku, to żebyśmy kontynuowali tą bardzo pozytywną pasce sukcesów z 2016 roku, bo było ich naprawdę sporo. Jak człowiek bardzo chce, to takie życzenia zawsze się spełniają. To niech i będzie tak w tym przypadku.